Cześć, jestem Monika. Cześć, jestem Bartek. My wróciliśmy z Islandii, którą okrążyliśmy na rowerach. Wcale nie było tak źle, jak wyglądam. Polacy na Islandii żyją bardzo dobrze. I mimo, że w większości pracują w fabrykach rybnych, to naprawdę zarobki są tam tak nieproporcjonalne do Polski, że głupia praca w fabryce daje im naprawdę komfortowe, bardzo, bardzo przyjemne życie i mogą sobie pozwolić naprawdę na dużo, nie to co w Polsce. Czy słyszeliśmy, że jeżeli Polacy przyjeżdżali zimą, na właśnie tą porę, tak, jeżeli zaczynali od zimy, to duża część z nich nie radziła sobie z tą depresją i wracali po 3 tygodniach do Polski. Natomiast jeżeli praca się zaczynało w lato i było się już tam kilka miesięcy, to już tą zimę można było łatwiej przeżyć. Może niekoniecznie specja, bo jako takiego specjału islandzkiego, czyli zgniłego rekina, nie próbowaliśmy, ale próbowaliśmy na przykład islandzkie hamburgery czy udziec barani pieczony. Także no, byliśmy bardzo, bardzo pod wrażeniem. Bardziej chyba żywiliśmy się tuńczykiem, ryżem, potem kupowaliśmy kuskus, jakieś puszki z kukurydzą, z pieczarkami. Pieczarki akurat były bardzo niedobre. No i cały czas, jak odnaleźliśmy smak lodów tamtejszych, no to przy każdej okazji oczywiście lody musiały być. Te lody nie były drogie, więc sobie pozwalaliśmy na nie. To nie było tak, że lody. Tylko naprawdę były mleczne wyroby. Też mleko często kupowaliśmy. Mieliśmy połączenie tuńczyk, mleko, ale nie mieliśmy żadnych problemów żołądkowych. Najtrudniejszym odcinkiem były chyba takie 3, ale to ze względu też na pogodę, to nie chodzi o sam odcinek. Pierwszy to jak jechaliśmy do Seyðisfjörður, kiedy trzeba było pchać rower, ile tam było, 10 km pod górkę? I to było 12% wzniesienia. To był jeden odcinek, Oxy, przełęcz, gdzie było podobnie. Też tam 3 godziny nam zajęło, ale dużo gorzej, dlatego że był żwir właśnie i naprawdę nogi się potrafiły ślizgać i był większy wiatr. Tak, to był większy wiatr i jeszcze na Kjolurze był taki odcinek, wtedy nas sztorm złapał. Jechaliśmy, pod koniec już jechaliśmy 6-7 km na godzinę, więc to jest taka prędkość, nie da się nawet utrzymać równowagi, szczególnie jak był wiatr. Ale nie było aż tak źle, jak, nie wiem, nie wspominam tego, że to było aż źle. Dla mnie jeszcze trudnym odcinkiem była droga do Dettifossu, czyli największego, najpotężniejszego wodospadu w Europie właściwie. I to był dzień, kiedy w ciągu dnia właśnie przerwaliśmy jazdę, bo był taki wiatr, że jechaliśmy 10 km na godzinę. O 18 poszliśmy spać i dalej wyruszyliśmy o 1-2 w nocy. No możliwe. I właśnie na tą drogę wjechaliśmy koło 3-4 nad ranem i no, tam była taka tarka, czyli nie było gdzie uciec kołem roweru. Rowera. Nie było gdzie uciec w ogóle od tej tarki. Cały czas trzęsło nas. Zauważyliśmy, że im szybciej jedziemy, tym jest lepiej, tylko że było trochę pod górkę, więc mimo wszystko bardzo długo jechaliśmy. Raz, że były ku temu warunki, bo islandzkie noce w lato są jasne. No to jest taka jasność jak, nie wiem, w Polsce jesienią, po południu, późnym popołudniem, także z tym nie było problemów. Ruch był znacznie mniejszy, czasami tylko mijaliśmy 1-2 tiry. No i generalnie bardzo przyjemnie się jechało, bo też było chłodniej i nie było wiatru. W nocy też wiatr nie wiał, więc dużo więcej kilometrów mogliśmy zrobić w krótszym czasie niż za dnia. Nie mieliśmy siebie dość ani razu właściwie. Nawet nie było czasu na to, no bo my wracaliśmy tego namiotu, rozbijaliśmy, byliśmy bardzo zmęczeni, praktycznie od razu zasypialiśmy. Pamiętam tylko raz taką sytuację, jak Bartek był bardzo wkurzony, ale to nie z mojego powodu. Po prostu zepsuła nam się, nie zepsuła, tylko kuchenka jakoś tam nie działała nam, nie mogliśmy sobie ugotować ciepłego posiłku.
przez około, potem się okazało, że przez około tydzień nie mogliśmy tego posiłku gotować, ale w tamtym momencie naprawdę nakręciliśmy się na ten ciepły ryż, zwykły ciepły ryż, niestety nie udało nam się. Wtedy byliśmy po dużych zakupach i mieliśmy zrobić ogromny obiad z różnymi smakołykami, jak na nasze warunki oczywiście. No i wszystko rozłożyliśmy na stole, już gotowe do pichcenia. Jeszcze był wiatr nam częściej tej kuchenki, jak Bartek rozmontowywał, wyleciały gdzieś, trzeba było szukać. To był taki tylko moment. Może to nie był kryzys, tylko po prostu taka kolej rzeczy. Trzeba było to zaakceptować, zapamiętać, zapisać w doświadczenie i na przyszłość wiedzieć, że trzeba kuchenkę sprawdzić przed wyjazdem i wyczyścić. Spotkaliśmy wielu rowerzystów, nie tylko z Polski, także z innych krajów. Z Polski spotkaliśmy dwójkę rowerzystów, pana Wieśka i Jankę, którzy okazali się przesympatyczni. Wiesiek miał już na swoim koncie wiele, wiele wypraw w Europie. Albo jedną większą, ale coś takiego. Tak, i jego trasa była znacznie dłuższa, właściwie prawie dwa razy dłuższa od naszej. Natomiast Janki wyprawa to była trzecia, taka dłuższa. I była bardzo, bardzo pod wrażeniem, kiedy powiedzieliśmy jej, że to jest nasza pierwsza wyprawa, że zaczynamy od zera i po prostu kiedyś tam powiedzieliśmy sobie, a czemu by nie Islandia rowerami. Tak, fajną przygodę można opowiedzieć z Austriakami, których spotkaliśmy na interiorze, którzy nam pomogli na początku przeprawić się przez rzekę. Zabrali nasze bagaże, przejechali przez tą rzekę i było nam dużo łatwiej. Nie musieliśmy ich targać właśnie przez tą rzeczkę. Potem, kilka godzin później, spotkaliśmy ich na najbliższym kempingu i też okazali się bardzo pomocni, bo następnego dnia, właściwie nie, jeszcze była jedna rzecz, zaproponowali nam nocleg w swoich kamperach, czyli na tylnym siedzeniu, tak. Ta noc, oczywiście się zgodziliśmy, okazała się bardzo wygodna. Następnego dnia zaproponowali nam, że wezmą nasze bagaże i przynajmniej 10-20 km je zawiozą też do najbliższego kempingu, żebyśmy je potem odebrali. Tak też zrobiliśmy. Wtedy w ramach podziękowania postanowiliśmy odnaleźć ich w następnej miejscowości, która okazała się tam 120, ile tam zrobiliśmy? 125 km zrobiliśmy, bo kontaktowaliśmy się cały czas przez SMS-y. Opowiadali, czy mówili, jakie są drogi, co nas czeka po drodze. I faktycznie dojechaliśmy do tego miasteczka chyba o 3 czy 4 nad ranem. Znaleźliśmy te kampery i włożyliśmy za wycieraczkę pocztówkę z podziękowaniami i następnego dnia dostaliśmy SMS-a. No, byli pod wrażeniem, że w ogóle nam się udało. Tak, byli bardzo pod wrażeniem. Bo my wtedy przez interior jeszcze jechaliśmy połowę trasy, więc te kamyki, wszystko, no 120 km to był taki rekord, wszystko nas bolało, a następnego dnia spałam cały dzień. Mi się pojawia droga do Hofnu, kiedy jechaliśmy też przez gęstą, bardzo gęstą mgłę, ale widoki wtedy były nie do opisania, jak dla mnie. To były najlepsze widoki, no, z jakimi się spotkałem na Islandii. Mi się ciepło robi na sercu, jak myślę o tych wszystkich ludziach, których spotkaliśmy. Z taką uprzejmością chyba nigdy w Polsce się nie spotkałam, aż z taką wielką uprzejmością. I ogólnie mam krajobrazy, wszystkie przed oczami mi mijają. Nic właściwie konkretnego.